O kryzysie wykorzystywania seksualnego w kościele w Polsce mówiliśmy już bardzo wiele w programie Balans Bieli, ale jeden temat pozostaje wciąż niewystarczająco omówiony, a jego waga jest naprawdę wielka. Nadużycia duchowe. Czy to coś, co zostawiliśmy gdzieś w przeszłości ze słynnymi już sprawami jak ta dominikanina Pawła M., czy może wręcz przeciwnie, coś bardzo realnego, zagrożenie, które czyha w najmniej spodziewanych miejscach, we wspólnotach uważanych za skuteczne, nowoczesne i przyciągające rzesze ludzi. Jak rozpoznać nadużycie duchowe, jak się przed nim bronić i jak je zgłosić? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Martą Titaniec, prezeską Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, Magdaleną Lebek, adwokatem, pełnomocniczką osób skrzywdzonych i księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, filozofem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na początek Federica Turn, dziennikarka włoskiej gazety Domani, która pierwsza opisała sprawę słoweńskiego jezuity Marko Rupnika, oskarżonego przez kilkadziesiąt kobiet, w tym były zakonnice ze wspólnoty Loyola, właśnie o nadużycia duchowe prowadzące do wykorzystania seksualnego. Balans Bieli, zaczynamy. 18 grudnia 2022 roku Federica Turn, włoska dziennikarka, ujawniła w gazecie Domani, że słynny zakonnik artysta, którego mozaiki zdobią także polskie sanktuaria i kościoły, został oskarżony o wieloletnie wykorzystywanie kobiet w słoweńskiej wspólnocie Loyola. Marko Rupnik jest osobowością, można powiedzieć, celebrytą w kościele, znanym przede wszystkim ze swoich mozaik, które pokrywają ponad 250 kościołów i instytucji kościelnych na całym świecie. Była zakonnica powiedziała nam po 30 latach, że w tej wspólnocie została poddana bardzo brutalnemu, duchowemu, psychicznemu i seksualnemu wykorzystywaniu przez ojca, ówczesnego jezuitę, Marko Rupnika. W sprawie opisanej przez dziennikarkę wyszło na jaw, że ofiar jest ponad 20, a pierwsze zgłoszenia wpłynęły do jezuitów już 30 lat temu. Jednak opinia publiczna nic o tym nie wiedziała. Odkryliśmy również, że Marko Rupnik został już ekskomunikowany za rozgrzeszenie w spowiedzi kobiety, prawdopodobnie młodej nowicjuszki, z którą miał stosunki seksualne. Ta ekskomunika pochodzi z 2020 roku i została potem cofnięta. Było to bardzo szokujące, ponieważ oczywiście zrozumiałe jest, że Towarzystwo Jezusowe i Kościół były tego świadome, a on sam podlegał już ograniczeniom. Wykorzystanie seksualne kobiet ze wspólnoty Loyola, z których kilka ujawniło swoją tożsamość, zaczęło się od nadużyć władzy potężnego artysty, ojca duchownego i mentora, najpierw w Słowenii, a potem w stworzonym przez niego rzymskim Centro Aletti. Kiedy mówimy o wykorzystywaniu seksualnym przez księdza zakonnika, zawsze zaczyna się od duchowej manipulacji, aby osiągnąć bliskość i zaangażowanie, aż do faktycznego wykorzystywania seksualnego. W rzeczywistości znęcanie się, o którym zeznaje na przykład Gloria Abranciani, była zakonnica, trwało od 8 do 9 lat. Ojciec Marko Rupnik został wydalony z zakonu jezuitów w czerwcu 2023 roku. Pozostaje jednak księdzem. A papież Franciszek w październiku tego samego roku cofnął przedawnienie w jego sprawie i proces ponownie prowadzony jest przez Watykan. Najciekawszą rzeczą jest to, że działalność polegająca na produkcji i sprzedaży mozaik, które mają jego markę, krótko mówiąc, są absolutnie rozpoznawalne, nigdy się nie skończyła. 11 maja tego roku mozaiki warte miliony euro zostały zainaugurowane w brazylijskiej Aparecidzie. Papież Franciszek nie spotkał się z domniemanymi ofiarami zakonnika. Przyjął na audiencji prywatnej Marię Campatelli, dyrektor Centro Aletti, w którym prawdopodobnie wciąż mieszka Marko Rupnik. Pani Marto, zacznijmy od tego, czym jest nadużycie duchowe. Jaka jest jego definicja? Nadużycie duchowe to wchodzenie na siłę przy wykorzystaniu autorytetu lidera, liderki, kierownika duchowego, czy dzisiaj raczej mówimy towarzysza, przełożonego, przełożonej w najintymniejszą sferę duchową, w sumienie, w forum internum. Jest to nadużycie zaufania przy wykorzystaniu otwartości danej osoby, żeby zawładnąć, żeby mieć kontrolę nad właśnie tą najintymniejszą sferą. Przede wszystkim jest to przejęcie władzy nad sumieniem. A wiemy, że to jest właśnie ta najgłębsza sfera, w której słyszymy
głos i to jest głos Boga. Tak jesteśmy stworzeni właśnie. To sumienie jest czymś, co zostało nam nadane jako w ramach godności dzieci Bożych. Więc ci, którzy próbują zastępować czy wchodzić w tą sferę, to rywalizują z samym Bogiem, ktoś powiedział. Następnie jest to żądanie wyłączności. To, co nadużycie powoduje, to czy wymaga takiej całkowitości. Odmawia się takiej osobie bycia wolną, podejmowania decyzji we wolności. I wreszcie doktryna duchowa, czyli wszystko jest wolą Boga, czyli również decyzja i przełożonych czy kierowników staje się naturalnie wolą Bożą. Jest to taka też infantylizacja wiary, gdzie pozbawia się tą osobę odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za własne życie, rozeznawania we wolności. I jak czytałam, czy słuchałam świadectwa takich osób, to słyszałam, że to mnie już tam nie ma, to ja już tam w tej przestrzeni nie istnieję. Księże profesorze, jaka jest skala nadużyć duchowych? Bo w tych kajdanach, można powiedzieć, nadużycia duchowego jest bardzo wiele osób. Skala jest ogromna, natomiast dopiero rozpoczynamy badanie tego zjawiska. I jedynym krajem na świecie, w którym funkcjonuje Komisja Narodowa dotycząca nadużyć duchowych, jest Francja, a nadużycia duchowe to jest oczywiście jedna z form przemocy. Mamy przemoc fizyczną, seksualną czy ekonomiczną, natomiast przemoc duchowa dotyczy, tak jak mówiła pani prezes przed chwilą, sfery umysłu, psychiki, sumienia czy naszego życia duchowego i niestety bardzo często przemoc duchowa ma miejsce w środowisku kościelnym czy religijnym, na przykład gdy chodzi o spowiedź czy życie w ramach różnego rodzaju wspólnot religijnych. I jesteśmy teraz dopiero na etapie budzenia świadomości problemu, także potrzeba obecnie tysiąca programów telewizyjnych, radiowych, trzeba setek książek czy artykułów, żeby zbudować odpowiednią świadomość społeczną, a wysyp tego rodzaju przypadków będziemy mieć tak naprawdę za kilkanaście lat. No właśnie, o tej budowie świadomości, jak rozpoznawać te sygnały ostrzegawcze chociażby, będziemy jeszcze rozmawiać, ale chciałabym zapytać o jedną sprawę, która myślę, że obudziła też w opinii publicznej w Polsce w ogóle świadomość, że coś takiego jak nadużycie duchowe istnieje. Zna pani Magdaleno od podszewki sprawę dominikanina Pawła M. Odbył karę 3 lat więzienia za skrzywdzenie w kolejnych latach. 20 lat temu ponad skrzywdził wiele kobiet w duszpasterstwie akademickim we Wrocławiu. Po latach niekontrolowany, wypuszczony przez wspólnotę na rekolekcje do sióstr zakonnych, skrzywdził zakonnicę, za to dostał wyrok, za to skrzywdzenie seksualne. Ale nadużycia duchowe są ważną częścią tej właśnie historii. Ta historia trwała przez kilka lat i tak naprawdę o skali tych nadużyć opowiadał raport komisji powołanej do zbadania tej konkretnej sprawy. Miejmy nadzieję, że ten raport stanie się podstawą do dialogu w Kościele i próby ustalenia właśnie jaka jest skala problemów i jak często do takich nadużyć dochodziło. No właśnie, ale powiedzmy nieco więcej o chociażby tej sprawie, ale podobna jest de facto sprawa zachowania na przykład byłego już jezuity ojca Marka Ropnika, ale wciąż kapłana. To jest taka przemoc, gdzie właśnie ofiara nie ma wyboru, nie ma wyjścia, robi to, co mówi kapłan, bo to jest jego autorytet pochodzący od Boga. Dokładnie. Ciekawe, że papież Franciszek w 2018 roku do jezuitów zresztą powiedział, że pierwszym nadużyciem nie jest wykorzystanie seksualne, tylko nadużycie władzy i sumienia. I to jest taka manipulacja właśnie tą najintymniejszą sferą, tak i de facto, jako że to jest najintymniejsza, najgłębsza, tak trudno jest ją zbadać i ocenić. Czy już było, czy jeszcze nie było nadużycie duchowe. Tak duża manipulacja, że potem możemy z tą osobą, no właśnie, zrobić bardzo wiele, w tym również wykorzystać seksualnie. Tak zawładnąć jej
umysłem i duszą, że właśnie mówię, że to, że pozbawiamy ją od samostanowienia, samodecydowania, rozeznawania, co jest dla mnie dobre. I ciekawe jest, bo wiele osób mówi, no właśnie, były dorosłe, mogły się bronić. I myślę, że w tym tkwi po prostu niezrozumienie, brak edukacji, co zawsze powtarzamy w fundacji. Edukacja, edukacja, edukacja. Jak wiemy, jak się bronić, jak wiemy, gdzie, jak reagować, to wtedy możemy zminimalizować ryzyko. Więc to, co mówią, że no, była dorosła, mogła się bronić, nie. Właśnie, ale to wynika z tego niezrozumienia, że to jest... Tak, to jest, można powiedzieć, operacja na takim żywym, najbardziej intymnym, gdzie to jest mój kontakt, to jest relacja ja i Bóg, toczy się, że tak powiem, toczy się operacja. No właśnie, i jaki wpływ ma sprawca na ofiary, pani Magdaleno? Zazwyczaj modus operandi sprawców w tego typu sprawach polega na typowaniu na ofiary osoby samotne, osoby, które nie mają wsparcia ze strony osób najbliższych. Sprawca powoli buduje zaufanie, bo przecież osoby te szukają zrozumienia, bliskości we wspólnotach. I tam sprawca to zaufanie buduje, a po zdobyciu zaufania rozpoczyna się etap manipulacji, a już z tego etapu jest bardzo krótka droga do tego, żeby doszło do wykorzystania seksualnego. Dodam do tego, co pani Magdo, pani powiedziała, to jest też wykorzystywanie autorytetu, czyli tej władzy, jaką mam duchowej, ale przede wszystkim mówienie w imieniu Boga, stawianie się w imieniu Boga. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, czyli właśnie ja mówię, do mnie mówi Bóg, ja ci przekazuję, co mówi do ciebie Bóg, czyli odmawianie podmiotowości kompletnie tej osobie. I to jest też bardzo niebezpieczne, bo właśnie tutaj wprowadzamy ten element wertykalny tego Boga w relacji spowiednik, kierownik i osoba, która przychodzi i poszukuje odpowiedzi. Właśnie to jest. I tu jest ten moment też takiej wrażliwości, że ona przychodzi do tego kierownika właśnie w jakimś tam celu, poszukując odpowiedzi na to najważniejsze dla niej być może w tym momencie pytanie. No właśnie, księże profesorze, jak odróżnić prawdziwą, dobrą religijność? Takie dobre kapłaństwo, które też przecież zakłada pewną bliskość duchową, tak? To jest, często uważamy tych kapłanów za dobrych, jeżeli oni potrafią rzeczywiście zrozumieć, czy chociażby nasz ból, czy nasze zranienie, czy naszą sytuację. Ale gdzie jest ta granica między tym dobrym, bliskim kapłaństwem, a zranieniem i nadużyciem duchowym? Religia nie może być szaleństwem. To, co religijne, musi być podporządkowane także rozumowi. No i nie wolno eksperymentować, gdy chodzi o życie religijne. No, przed chwilą była mowa o ofiarach dominikanina Pawła M. czy jezuity Marka Rupnika. To są przypadki straszne i ekstremalne. Natomiast będą setki, w cudzysłowie, łagodniejszych form nadużyć duchowych. I to jest, uważam, plaga w Polsce. No, weźmy te przypadki, w których komuś się sugeruje, na przykład na spowiedzi czy w grupie modlitewnej, że wolą Boga jest, aby zmienić pracę, albo żeby zerwać zaręczyny, albo jak się komuś wmawia, że jest zdrowy, że nie potrzebuje brać leków, że nie musi chodzić do lekarza, bo Pan Bóg wszystkie choroby uzdrawia i wystarczy się tylko modlić, a nie ufać lekarzom. No, albo weźmy plagę w Polsce, furtek złego ducha czy spowiedzi furtkowej, gdy się przesadnie straszy ludzi, że diabeł jest wszechobecny, że złe duchy przychodzą do naszych domów rzekomo przez książki Harry'ego Pottera, czy przez pamiątki, które ktoś przywiózł z Indii, czy z Afryki. No przecież to są kompletne aberracje, kompletne nonsensy. To są różne formy nadużyć duchowych, o których w Polsce mówimy oczywiście zbyt rzadko. Kilka tych przykładów od razu przyszły mi na myśl, właśnie kobiety skrzywdzone przez Pawła M. Zresztą nie tylko kobiety, bo to przecież także mężczyźni cierpieli przez tego zakonnika. Chociażby właśnie ze względu na te decyzje życiowe, do których zostali przez niego zmuszeni. Pani Magdaleno. Tak, on de facto kierował ich życiem. On wyznaczał ich cele życiowe i on był decydentem w tych sprawach.
Niesamowity ból tych ludzi, który idzie przez całe życie i podobnie mówią przecież osoby skrzywdzone przez oskarżające Marko Rupnika właśnie o skrzywdzenie. Chociażby ekstremalny przykład, ale nasz program jest puszczany o tej porze, że myślę, że można go przytoczyć. Uprawianie seksu w trójkę, bo taka jest wola Trójcy Świętej. To są zeznania osób skrzywdzonych. Bardzo trudno jest chyba osobie skrzywdzonej tą granicę wyznaczyć, skoro mówi to kapłan, który pokazuje nam wolę Bożą według nich wtedy, na tym etapie manipulacji. Dokładnie, to jest tutaj, wracamy do osoby, do tej pory mówiliśmy kierownika duchowego, no, czy spowiednika. Dzisiaj próbujemy nawet na poziomie zmiany języka mówić o towarzyszeniu. I to już nie jest właśnie, że Bóg przekazuje mi wolę względem ciebie, tylko ja towarzyszę ci, sama mam i prowadzę życie duchowe i towarzyszę ci, czyli idę obok ciebie. Jesteśmy w tym sensie, w tym towarzyszeniu duchowym równi. Wspieram cię, jak potrzebuję. Wspieram cię tak, jak ty tego potrzebujesz, a nie ja mam tutaj objawienie, które tobie przekazuję. Wspieram cię tak, jak ty tego potrzebujesz w danym momencie, ale również sama czy sam też mam życie duchowe, mam życie religijne, właśnie żeby też w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć odbijać, ale uwiarygadniać, czy żeby właśnie, żeby to się nie stała moja teologia, moja narracja, to co moje ja, tylko to co rzeczywiście ta osoba potrzebuje. Czy w zakonach żeńskich siostry zakonne są bardziej nawet podatne na taką krzywdę niż świeccy? Czy to jest taka sama skala, księże profesorze? Jak to jest w zakonach żeńskich? To jest beczka prochu, która powoli zaczyna nas przerażać. Mamy już pierwsze raporty, gdy chodzi o przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną w zakonach żeńskich w różnych krajach. W Polsce to jest ciągle temat tabu, ale wszystko wskazuje na to, że także w naszym kraju skala tych nadużyć będzie ogromna. Natomiast no skąd to się bierze? Oczywiście jedną z przyczyn jest złe rozumienie posłuszeństwa. To jest także źle rozumiana pozycja kobiet w kościele, zwykle niższa też pozycja finansowa kobiet w kościele, gdy chodzi o kręgi męskie. W związku z tym kobiety, gdy chodzi o siostry zakonne, są bardziej bezbronne i narażone na przemoc duchową niż mężczyźni, którzy są klerykami, zakonnikami czy księżmi. Bardzo często te wspólnoty, gdzie dochodzi do nadużyć duchowych, mają znamiona sekty, tak jak było w przypadku Pawła M. Co się musi stać, Pani Magdaleno, żeby ofiara wyszła z tego kręgu, żeby w jakimś sensie zauważyła, że jest ofiarą? Ja myślę, że tutaj ważna jest właśnie edukacja. Edukacja już na poziomie wspólnot religijnych i jasne określenie zasad działalności. Pomoc psychologiczna, pomoc prawna, a więc przeprowadzenie ofiary od samego początku do końca w jej drodze do dochodzenia prawdy. Mhm. A może to jest tak, że no właśnie, tak jak mówi pani Magdalena, od samego początku, kiedy jest tworzona jakaś wspólnota albo kiedy ktoś wchodzi do danej wspólnoty, powinien znać te granice wyznaczone przez instytucje w jakimś sensie. Tak, tylko myślę, że i absolutnie się zgadzam. Tylko tak sobie myślę, że robiąc krok do tyłu, oczywiście wchodzimy do wspólnoty z jakąś potrzebą i wybieramy sobie właśnie taką, a inną wspólnotę, która odpowiada naszym obecnym potrzebom. Ale też myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy i ten krok w tył polega na tym, żebyśmy badali siebie, w takim sensie
pytali, czy to, czy coś właśnie to wnętrze, to forum internum, to najgłębsze, gdzie ja mam tylko dostęp, najgłębsze miejsce, gdzie tylko ja wiem i nikogo, mogę wszystkich oszukać, ale tego właśnie swojego wnętrza nie oszukam, co ono mi też mówi. Czyli intuicja jednym słowem. Tak, intuicja, czy to nie jest przekraczanie granic, czy to, co to ze mną robi, co słyszę. Jednym słowem, jak mi się zapala lampka, że to jest coś dziwnego w tym, co chce zrobić na przykład ten ksiądz, to już wtedy tej lampce powinniśmy uwierzyć, tak, wewnętrznej. Tak, i czy pójść porozmawiać z tym liderem, czy liderką, bo to tylko nie dotyczy już osób duchownych, czy porozmawiać z kimś na zewnątrz. Bo jest też taki moment, szczególnie właśnie w tych grupach zamkniętych, które stają się sektami, że potem już nie mamy tej busoli wewnątrz. I bardzo trudno, i dopiero ktoś z zewnątrz może nam pomóc, może zaingerować, co zresztą miało miejsce w każdym z tych opisywanych sytuacji. Więc jak nam się zapala ta lampka, to reagujmy. Ale właśnie, żeby nam się ta lampka zapaliła i zapaliła się szybko i w odpowiednim momencie, też wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie mieli kontakt z wnętrzem. O tym naprawdę pięknie mówi papież Franciszek, dowartościowując sumienie na każdym etapie życia, podejmowania decyzji, rozeznawania. Ale też może dodam jeszcze, że to jest, się tutaj zgadzam z księdzem Kobylińskim, że to jest bardzo trudne dzisiaj, że jesteśmy ujawnianiem czy oceną skali w Polsce, bo też to nadużycie nie jest stypizowane w prawie kanonicznym, tak jak jest opisane czy już karane przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu, czyli wykorzystanie seksualne. I chcę dodać, że toczy się dyskusja, jak się dowiedziałam, w Dykasterii Nauki Wiary, żeby właśnie to nadużycie duchowe również zaliczyć do przestępstw przeciwko drugiemu przykazaniu. To byłby na pewno bardzo ważny krok, chociażby do tego, żeby uwierzyć ofiarom. Bo choćby w sprawie Pawła M. Bardzo trudno było uwierzyć dziewczynom, dorosłym, już młodym dorosłym, które przyszły i powiedziały: Paweł M. nas skrzywdził. Dlaczego tak trudno było uwierzyć? Ofiary bardzo często boją się tego, że w toku postępowania karnego nikt im nie uwierzy, bo przecież nikt nie był świadkiem tego typu zdarzeń. Właśnie od tego, dlatego jest tak ważna ta pomoc psychologiczna, pomoc prawna, bo przecież w toku postępowania karnego dysponujemy szeregiem instrumentów, które wspierają tę narrację osób pokrzywdzonych. Ale jest też tak, księże profesorze, że biskupi, przełożeni zakonni, przełożone zakonne mają problem z tym, żeby uwierzyć skrzywdzonym, bo przecież to był taki dobry kapłan, albo bo przecież to taka wspaniała przełożona. To jest problem takiej głębokiej niewrażliwości moralnej i ja z tym walczę tak naprawdę już od ponad chyba 25 lat i to jest bardzo trudna, bardzo brutalna wojna w kręgach kościelnych w Polsce. Wszystko tak naprawdę dopiero przed nami. Natomiast warto tutaj dodać, że gdy chodzi o Polskę i gdy chodzi o Kościół katolicki, główną przyczyną ogromnej skali nadużyć duchowych jest chora religijność, która wlała się do naszego kraju w ostatnich latach, szczególnie gdy chodzi o taką religijność zabobonną, magiczną, szamańską z Afryki, z Azji czy z Ameryki Południowej. I w związku z tym mamy w Polsce coś, czego wcześniej przez stulecia nie było. No, ja podam takie proste przykłady. No, nie było wcześniej w kościołach katolickich w Polsce, w naszych parafiach, padania ludzi na podłogę podczas nabożeństw. To jest coś, co się nazywa spoczynkiem w duchu czy zaśnięciem w duchu. Czy jest to nadużycie duchowe? No tak czy nie? Warto takie pytania w naszym kraju postawić. No nie mieliśmy w Polsce wcześniej masowej skali egzorcyzmów czy modlitw uwolnienia. No są to często przerażające obrzędy, podczas których krzywdzi się na przykład osoby nieletnie. No nie mieliśmy też
różnego rodzaju dziwnych form modlitewnych, które na przykład są praktykowane podczas rekolekcji wielkopostnych w naszych szkołach za zgodą władz samorządowych, dyrekcji szkół czy władz poszczególnych diecezji. W związku z tym takim największym problemem doktrynalnym w Polsce, gdy chodzi o Kościół katolicki, to jest postawienie pytania dotyczącego tego, czym jest dzisiaj katolicyzm, czym jest chora religijność, czym są różne formy psychomanipulacyjne czy sekciarskie, które weszły do Kościoła katolickiego i zostały uznane przez biskupów i księży jako naturalne, dozwolone metody głoszenia Ewangelii. No to są oczywiście bardzo trudne pytania przed nami. No i oczywiście trudne rozeznanie pomiędzy dobrymi chociażby wspólnotami charyzmatycznymi, a tymi, taki jak opisana na przykład wspólnota Mamre, gdzie dochodzi do ewidentnej manipulacji. Dodałabym jeszcze do tego, co ksiądz Kobyliński powiedział, że właśnie być może to, że o tym zaczynamy mówić, to też wynika z tego, że mamy dzisiaj taką jakąś potrzebę, ludzie wierzący, pewnego mistycyzmu, zjawisk nadprzyrodzonych i brakuje nam tego pogłębiania wiary w tej codzienności. To są właśnie, nie chcę mówić, że wiara eventowa, czy właśnie jakieś jednorazowe wydarzenia, ale rzeczywiście to nie jest, być może w cudzysłowie powiem, właśnie atrakcyjne. Ta wiara codzienna, to wstawanie codzienne i próba życia tym moją wiarą, moją religijnością. I też wiara potrzebuje rozumu, co potrzeba nam właśnie też zwyczajnie edukacji. Dzisiaj myślę, że bardzo potrzeba z tego, żyję w Polsce też w Kościele. Myślę, że nasza wiara potrzebuje pogłębienia intelektualnego. Formacja dorosłych dzisiaj jest bardzo nam potrzebna. Absolutnie. I na koniec chciałabym, żeby na pewno wybrzmiało tu w szczególności od pań, gdzie szukać pomocy? Fundacja Świętego Józefa z Konferencji Episkopatu Polski wraz z redakcją dominikanie.pl od końca marca uruchomiła projekt podcasty Odbudujmy Dom. To jest 26 podcastów, jak budować zdrowe duszpasterstwo. Podejmujemy tam wiele tematów, przez nas najbliższe kilkanaście miesięcy, co dwa tygodnie podcasty się ukazują. Dotykamy również, jak się chronić, jak budować zdrowe duszpasterstwo od strony osoby, która wchodzi do duszpasterstwa i lidera, ale duszpasterstwo rozumiane też dużo szerzej niż tylko właśnie grupa kościelna. To jest i właśnie spowiedź, i egzorcyzmy, i wszelkie formy bycia w kościele. Strona odbudujmy dom.com. Zapraszamy. Świetne źródło informacji, ale także mamy formę prawną, gdzie możemy zgłosić zarówno do delegata, jak i poradzić się prawnika. Dokładnie tak, a w tym zakresie informacje również udziela fundacja, świadcząc tutaj szeroką pomoc, właśnie od pomocy psychologicznej do prawnej. A taka pomoc jest niezwykle ważna, bo tak jak wspominałam, osoba skrzywdzona jest poprowadzona przez ten ciężki okres, jakim jest postępowanie karne, i na tym etapie również potrzebuje wsparcia i pomocy profesjonalnej. Jeśli nadużycie duchowe i w ślad za tym było wykorzystanie seksualne, na stronie ochrona.episkopat.pl jest lista delegatów diecezjalnych i zakonnych, gdzie można to zgłosić. Też zapraszam na stronę wspólnotazezlenionymi.pl, gdzie są dyżury siostry dla skrzywdzonych, które również posługują wsparciem duchowym, towarzyszeniem duchowym i też pomagają rozeznawać i odpowiednio kierować. Bardzo dziękuję. Przypominamy, że w Kościele są struktury, które pomagają osobom skrzywdzonym. Pani Marta jest jedną z twarzy tych struktur. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio wszystkim Państwu i księdzu profesorowi prosto z Rzymu. Bardzo dziękuję. To wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek Balansu Bieli. Przypominam, że wszystkie nasze programy można także obejrzeć w internecie. Do zobaczenia.